to byś zobaczył, że w momencie, gdy wyszliśmy z naszą, nastąpiła na rynku dość mocna bessa. Ale to nie jest transmisja na temat kryptowalut. Poza tym Krzysiu Rozpara prowadzi na Discordzie Fame Tokena AMA i zapraszam tam, jeżeli masz jakieś pytania, to ci Krzysiu wszystko idealnie wyjaśni. Poza tym ja nie sprawdzam wykresów spółki akcyjnej Freeza w celu d***ania Freezowi, że coś spada, czy jest jakieś, nie wiem, czy coś jest nie tak, tylko wykresy spółki akcyjnej Freeza sprawdzam, ponieważ za 1,5 miliona akcji Freeze powiedział, że zawalczyłby na Fame MMA i z czystej ciekawości sprawdzam za każdym razem, jest cena? Jaka jest cena akcji w celu po prostu zaangażowania Freeza do Fame. I to jest jedyny mój cel. Więc to jest trochę nietrafne z swojej strony, jeżeli chodzi o ten, bo rozumiem, że ty uznajesz, że ja to analizuję, żeby mu powiedzieć, że nie poszło mu, a tak nie ma. Czyli bo ktoś się pyta, to ile jest w tym momencie warty Freeze? Możemy sprawdzić. 4,21. Aktualnie kwota 4,21 razy 1,5 miliona. 4,21. Robimy 6,3 miliona? Tak. 6 315 000, tak. Tyle według Freeza jest warty Freeze za walkę. Bo tyle powiedział, bo powiedział Freeze, że za taką kwotę wyszedłby. W sensie za te akcje po prostu. Tak. Czy według ciebie to jest worth it? Na ten moment jeszcze nie. Nie, wydaje mi się, że to jest do szerszego, jakby to tutaj szersze spektrum bym widział, nie? Mhm. Na przykład musiałoby być mocno uzbrojona gala w jakieś różne rzeczy, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał Freeza do promocji. No i pytanie, to jest kontrakt zapewne na jedną walkę, nie? No to jest za jedną walkę, nie? Dla Freeza. Bo tyle powiedział, nie? Inaczej, powiedział tak, bo to można sobie zobaczyć w archiwum. Freeze powiedział, że na takie pieniądze nie mógłby być obojętny po prostu. Że byłoby nielogiczne, żeby odmówić. O,